Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Całkiem niedawno w Kole Bur na polowaniu gościliśmy Rafała Muchę. I całkiem niedawno powiedzieliśmy, że jeżeli będziemy w okolicach Krakowa, to wpadniemy do niego do restauracji. Zapraszał, skoro nas zapraszają, no to jedziemy. Dziś jesteśmy w Miechowie w restauracji Kojot u Dziada Borowego. Jak jest w środku? Co będzie w środku? Czy będzie w ogóle Dziad Borowy? On się jeszcze nas nie spodziewa, ale my idziemy. Jak obiecywaliśmy, tak jesteśmy. Dziadzie Borowy. Cześć, Włodomory. Dobrze wyglądasz. Nakarmimy Was. Kochani, Dziad Borowy, czyli Rafał Mucha. Jak nas zapraszają, to jesteśmy. Rafał, prosto z Targów, prosto z Krakowa, jedziemy do Ciebie. Po staropolsku prosimy. No to prosimy, no to chodźcie z nami. Jednak muszę przedstawić naszego gospodarza, Rafał Mucha. Cześć Rafał przed wszystkimi. Czołem. Czyli popularnie mówiąc Dziad Borowy. Rafał, jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie i dziękujemy za świetne ugoszczenie. Cała przyjemność mam. Musimy w końcu spróbować tej Twojej kuchni, bo już takie historie o niej słyszeliśmy, że musimy spróbować. Także będąc niedaleko Ciebie, zajechaliśmy. Boże, poopowiadaj, co na tych daniach. Słyszeliście zapewne historię mchu i paproci, a med i paproć to przecież jest naturalne środowisko pytowania Dziada Borowego. Także zapraszam o tych co chciałbym powiedzieć. Piotrek, ty akurat dostałeś gwiazdę szeryfa. Jest to taka gwiazdka. No bo to oczywiście musi być gwiazda, bo to jest gwiazda szeryfa, także muszą być odpowiednie insygnia do tego dania. Gwiazda szeryfa, no bo ty tutaj jesteś szeryfem, dlatego dostałeś gwiazdę szeryfa. To jest chab w sosie kurkowym. Z suróweczką, sosem winegre i stek fryta, bardzo proszę, smacznego. Maciuś dostał cowboy steka, czyli danie dla prawdziwych cowboyów, a nie dla jakichś poganiaczy mułów. Także Maciuś, masz tego, polecamy. Rewolwer przypięty, także jest okej. Masz zawsze rewolwer przypięty, nawet jeżeli go nie ma przy sobie, to każdy cię utożsamia z tym, że jesteś świetnym strzelcem. Obok, jak u niego reprezentujesz sklep Strzelec. Polecam bardzo serdecznie sos szefa, to jest ten jaśniejszy, sos barbecue do tego steka. Bardzo polecam. Tutaj mamy takie ciekawe ziemniaki, nazywamy je falowanymi chipsami. To karbowane chipsy o specjalnej krupkości, także zapraszam. A ja standardowo zjem sobie burgera, napiję mi się do tego dobrego kraftowego piwa miechowskiego, naszego piwa. Zapraszam panowie. To tak ustawa, jest, jest nieźle, dobrze, dziękujemy. Ale możemy normalnie gadać sobie, jedząc, tak, Rafał. Naturalnie, to jak to niektórzy mówią, jak mój kolega mówił o pewnym koledze, o czym? A zawsze go tak kojarzy, to jest ten, co gadał z pełną gębą. Wiesz co, nasi widzowie dobrze wiedzą, że jednak tam, gdzie dobre żarcie, tam i ja, a poza tym też fajnie jest rozmawiać przy jedzeniu, bo to zawsze lepiej i fajnie. Tobie pewnie będzie ciężko rozmawiać przy jedzeniu, bo masz wielkiego burgera, ale ja spróbuję tak. To będą nocne rozmowy przy wycinaniu lasu. Dziadzie Borowy, powiedz mi tak. Dobra kuchnia, kto ją robi u Ciebie? Sam gotujesz? Zdarza mi się gotować, natomiast bardziej biorę udział przy projektowaniu dań. Gotują szefowie kuchni, ale głównym szefem kuchni jest mój syn Dominik Mucha, który również jest myśliwy. Pójdziemy do niego później, żeby zobaczyć, co specjalnego dla Was przygotował dzisiaj i dla naszych widzów Dominik Mucha. Super. Tak, także przygotowaliśmy coś ekstra poza karty, chociaż nasza karta jest bardzo szeroka. No będzie to coś oczywiście dzikiego, także dzisiaj jemy nasze, dzisiaj teraz w tej chwili jemy standardowe nasze potrawy, takie, którymi na co dzień częstujemy naszych klientów. Ale jak sobie spokojnie zjemy i porozmawiamy, to zabiorę Was do naszego szefa kuchni, na kuchnię do Dominika, żeby móc Wam pokazać kuchnię od kuchni i zrobić coś specjalnego, przygotować właśnie dla Was. Rafał, zanim wejdziesz w swojego burgera, jak już jestem w połowie... Ale to zabrzmiało, zanim wejdziesz w swojego burgera. Przestań, nie bądź taki, wiesz. Ja chciałbym pogadać jeszcze z Tobą, bo robisz wiele ciekawych rzeczy. Masz
kilka fajnych projektów uruchomionych, które bardzo mnie interesują. I jak pewnie widzicie, tutaj taki ciekawy całkiem logotyp Wild Hunt. Opowiedz troszkę o swoich projektach, bo czyli nie tylko restauracja Kojut, ale co jeszcze? Jakiś czas temu przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zacząć tworzyć coś dla siebie, dla myśliwych. Zacząłby się w ogóle od tego, że robię różne rzeczy w takim indywidualnym kroju według mojego projektu. To są różne rzeczy, rzeczy z galanterii skórzanych, noże, no przeróżne rzeczy związane z myśliwstwem, z outdoorem. Natomiast no zawsze te rzeczy są od kogoś, robione przez kogoś, firmowane jego znakiem lub w ogóle bez znaku, ale zawsze jakby z wysoką jakością, z indywidualnym wyglądem. Postanowiłem to takie rzeczy nazwać i znowu projektować pod ścisłe zamówienie kogoś, kto będzie chciał to zrobić, pod siebie, pod kogoś też. No i po jakimś tam czasie przemyśleń dość długim powstała marka White Hunt. Marka w swym założeniu internacjonalna od samego początku, jakby taka, która niesie za sobą taki komunikat, że jest dla, nie tylko dla polskich myśliwych i outdoorowców, ale dla szerszego grona europejskiego, może nawet dalej jeszcze. Taka była historia marki White Hunt. Produkty White Hunt znajdziecie na naszej stronie, wystarczy, że wpiszecie White Hunt i wtedy będziecie widzieć moje produkty, nasze produkty w naszym sklepie. Super. Na tą chwilę powiem Ci tylko tyle. Ja już mam dziką potrawę, bo ten sos chórkowy naprawdę robi robotę. Zresztą słuchajcie, co ja będę gadał o jedzeniu. To jedzenie możecie sami wpaść do Miechowa, zamówić, zjeść, spróbować, pogadać z Rafałem. Ale dobra, bierzemy się za jedzenie, bo szkoda gadać. Dominik, szefie, czy to ty gotowałeś to, co przed chwilą jedliśmy? Tak, ja. Chylę czoła. Dominik Bernie. Mucha, szef kuchni w restauracji Kojot w Miechowie. Powiem tylko tyle. Było przepyszne. Jak to niektórzy mówią, z gitarą. Bo... Gdzieś masz tu chyba jeszcze trochę sosiku na brodzie. Przepraszam za ten sos. Dominiku, dobra. Tam było pysznie, tam to jest dostępne dla wszystkich, ale powiedziałeś, że możesz zrobić coś dla nas wyjątkowego, bo zdradzę wam jedną rzecz, nie tylko Rafał poluje, ale poluje też jego syn. Co przygotujesz dzisiaj? Dzisiaj przygotuję twój przysmak, o którym tyle razy wspominałeś, a mianowicie zrobimy salceson z dzika. Super. Przygotowałem tu wcześniej mięso, takie elementy jak policzki, łopatka. To jest już gotowane mięsko i razem tutaj skleimy z tego coś pysznego. Powiem Ci tylko tyle. Jeden jest problem, nie? Jak ja widzę dobre mięso, to mi się włącza ślinotok, więc... Dobrze, że nie nagrywaliśmy tego, jak jadłeś to przed chwilą, bo... ale ja spróbuję jeszcze raz. Coś takiego. Słuchajcie, nie byłbym sobą, jeżeli nie odkroiłbym kawałka. No kurde. Dla mnie to już jest... przepyszna uczta, mimo tego, że przed chwilą zjadłem też dużo. Dobra, spróbowałem, pyszne. To może zaczniemy przygotowywać ten salceson, tak? No pewnie. Pomożesz mi? Nie wiem, czy będę potrafił, ale spróbuję. A, będziesz potrafił na pewno. To co mam robić? Więc tak, na początek prosiłbym Cię, żebyś tutaj w tym moździerzu rozgniótł nasiona kminu. Lubię. I pieprz. Też najlepszy młotkowany, także... ilość dowolna. Dowolna ilość. Tak, twoja dowolna ilość. Robimy jakąś w ogóle potrawę, to musimy robić tak, jak nam to po prostu smakuje. Jak nam w duszy gra. Jakich przypraw używać. Jedni lubią kminek, drugi nie lubią. Także wszystko ja jest lubię, kwestia ja gustu. Kmin. Ja lubię, a ja lubię znowu jeszcze w salcesonie odrobinę Dawaj. Ziela angielskiego.
Ja lubię najbardziej mięso. I to wszystko teraz będziesz umiatał, a ja zajmę się krojeniem mięsa na mniejsze części. A ja bym mogę podżerać. Tak. Dobra, już nie będę przeszkadzał. Jak chcesz, to ci mogę musztardy tutaj położyć, tak się możesz jeść z musztardą. Po co? Przecież jest tak dobre, że nie będę zabiła smaku musztardą, słuchajcie. Dobra, zaczynamy do roboty. Zagoniłeś mnie do roboty. Do tej pory udawało się to tylko mojej żonie. O, stary. Bo wiesz jak jest, prawdziwy szef kuchni stoi i przygląda się jak inni pracują. Jak inni pracują, tak. No, spotkałem już kilku szefów kuchni i zawsze było tak, że to oni ze mną pracowali, w sensie zawsze patrzyłem jak oni to robią, więc... A przy tobie, no... Czy tobie jak robisz coś w moździerzu też wypada dookoła? Tak, tak, ale tym się nie przejmuj, A powiedz mi, dobra, okay. Będę ci przeszkadzał. Nie, mów. Powinienem kręcić w kółko, w prawo, w lewo, czy ubijać? Jak są duże kawałki, ja zawsze ubijam od góry, delikatnie, rozbijam, a potem kreszuję, kręcąc w kółko. Kreszuję, kolejne trudne słowo, no, szef kuchni, kreszuję. Ja bym powiedział, że po prostu kręcę w prawo lub lewo. To jest tak banalna rzecz. A ubijanie też... w moździerzu? Nie, mówię o przygotowaniu salcesonu. W porządku. Może taka zapomniana też trochę, ciężko nazwać to potrawą, ale takim przysmakiem. Ale ja uważam, że jest to bardzo wyjątkowe coś. Długo polujesz? Nie, niedługo, dopiero zacząłem. Rok czasu poluję, ale już wcześniej miałem styczność z dziczyzną, bo tata więcej poluje. No. Więc on przywoził, a ja gotowałem. Okej, okay, w porządku. Nabyłem dużo praktyki już będąc jeszcze na stażu. Nie będąc na stażu po prostu, no, uczyłem się na tym mięsie, bo bardzo lubię gotować. Mm-hmm. I tak, to mięsko jest wcześniej ugotowane na wolnym ogniu z dodatkiem czosnku, liścia laurowego, odziela angielskiego przez kilka godzin. Ono ma być takie mięciutkie jak ekstra, super. Jak tu widzicie, że ono się po prostu rozpada. Mm-hmm. Kroimy na takie kawałeczki, centymetr, dwa, w zależności jaki kawałek mięsa, czy tłustszy bardziej, czy chudszy. Dobrze, wydaje mi się, że taka ilość będzie w porządku. A tamto? A tamto zostawimy do innego przysmaku, który... A, myślałem, że będę mógł sobie w międzyczasie powiedzieć. Nie, znaczy wiesz, jeżeli masz ochotę, to jak nie, Dominik. Potem wszyscy mówią, ten łysy z brodą to nic innego nie robi, jak tylko co robi? Brawo, żre. Z tego właśnie słynę. Gdzie dobre żarcie, tam i ja. Dobrze, więc... Żebyś spalił to poprzednie jedzonko, prosiłbym cię jeszcze o przeciachanie czosnku do tego. To można dać tutaj do... Możesz przesypać. To? Nie, przyprawy, które ugniotłeś. Pozwolę ci oczywiście. Jezu. Ekstra, okay. Odkładamy. Ile tego czosnku ściekać? Z 5 ząbków. Dobra, zajmę się czosnkiem. Okay. A grubo, cienko? Cieniutko, drobniutko. Nie rozgniatasz. Nie wiem, czy będę potrafił. Nigdy nie ciąłem... Czekaj, wezmę taką. Au! Żartowałem. Żebym wiedział, powiem ci tak, żebym wiedział, że będę z tobą gotował, to bym zabrał swoje noże Bokera, bo każdy pracuje swoimi nożami. Ja dziś mam twój, a ja mam takie ulubione noże Bokera i nimi zawsze robię w domu. Ma być to cieniutko, rozumiem? Tak, cieniutko. Możesz go rozgnieść troszkę jeszcze. Powiem ci tylko tyle. Ale super. Teraz ja ci pokażę, jak się kroi czosnek. A ja ci powiem, co ja bym z tym czosnkiem zrobił. Ja bym teraz ukroił sobie pajdę chleba, przesmarował ją masłem, posypał drobno przesiekanym czosnkiem, a to bym zjadł oddzielnie i sól. Jakoś tak mnie naszło ochota na taką. Dobra, lecimy. Pokaż, jak to się robi fachowo. Bierzemy ząbek, rozgniatamy go i kroimy. Ja nie muszę patrzeć. Możesz mi patrzeć prosto w oczy. Nie chcę. Ten nóż jest naprawdę bardzo ostry. No dobra, no nie popisuj się. Ile lat gotujesz? No z 10 już będzie. No to ja pewnie też mam takie rzeczy, które mógłbym ci pokazać, których... Dobra, nieważne, nie będę wam o tym opowiadał. Dobra, i teraz tak, dajemy do naszego mięska. Co mam z nim zrobić, z tym moim? Do mięska, wrzuć go. To może ja jeszcze troszkę chociażby tak przesiekam, żeby wiesz, żeby nie było, że potem w salcesonie są grudy czosnku przeze mnie zrobione. Nie. Czy tak, Rafał zobaczy i będzie mówił, oj ty, taki czosnek, kto to posiekał, nie? Nie przejmuj się, powiemy mu, że był drobny, na pewno się nie pozna. Dobra, tu? Tak, tutaj proszę.
Teraz tak, do tego wszystkiego dajemy jeszcze bardzo ważną przyprawę, majeran, mianowicie. Tego nie żałujemy. Salceson lubi majeranek. Tak jak ja mięso. I to wszystko teraz zalewamy, możesz mi podać, wywar z gotującego się mięsa. Pięknie pachnie. Zalewaj. Boisz się? Boję się, no co, narozlewam ci tu i w ogóle. I nie mam wprawy w takich rzeczach. Myślałem, że da się wyrobić. Nie, nie. Ja mogę się zrobić to. A ty cwaniaku. Cały ten klej, który był w tym mięsie, wykorzystujemy, a damy wszystko. Na bogato. Daj wszystko, bo widzę, że tam i mi odstawia sobie. Daj, bo będziesz miał brudny obrus. O, widzisz. Super, teraz wszystko mieszamy. Musimy to porządnie wymieszać, żeby te wszystkie przyprawy, łącznie z czosnkiem. Zobacz, jak to wygląda. Wygląda apetycznie. Zarąbiście po prostu. I musisz skosztować. I jak na tą chwilę pachnie przepięknie. Majeranek i czosnek robi robotę. Robi. No i przede wszystkim świeże przyprawy. Ja zawsze używam przypraw młotkowanych, świeżo zawsze w moździerzu. Jest totalnie inny smak. I co tu jeszcze dodajesz do tego? Nic, to już jest wszystko. I to mamy, to już jest salceson? Tak, teraz trzeba to spróbować. No. Proszę cię o to, żebyś skosztował, czy nie trzeba jeszcze soli, pieprzu. Okej, ja wezmę sam. Masz tam potem drugą łyżkę, żebyśmy tej samej nie wkładali? Tak, żeby... oczywiście. Dałbyś coś tu jeszcze? Soli bym nie dał, ale może bym popieprzył trochę. Ale spróbuj, spróbuj sam, to ja ci ten pieprz zaraz ogarnę, wiesz, okay. Bo każdy z nas ma inne smaki. Ty jesteś fachowcem w swoim salcesonie. Tak, masz rację. Na słoność jest idealnie, ale słoność pieprzu okay, no. Można jeszcze dać pieprzu i kminku. O, kminek, tak, ja lubię dużo kminku. Chyba trochę przesadziłem z tym pieprzem. Nie, naprawdę jest okej. Okay. No, zobaczymy, czy będzie pieprzne, czy nie. Tak? Dobra, odkładam. Tam więcej kminku, bo ja lubię kminek. To może teraz ty pokaż, jak to się robi. Miałem ci zaproponować, ale tak się rwiesz do roboty. Nie, bo jak wiesz, to tak już raz mi zleciłeś tą robotę, to wiesz... Najpierw ubijamy to, nie przejmujemy się, żeby troszkę nam wypadnie. Jednak jemu też wypada. Nie tylko teraz. Porządnie wszystkie... Rozgniatamy. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić z tego proszek, ale to ma być właśnie w kawałku, że jak próbujesz jakiejkolwiek potrawy później, żeby jednak ta przyprawa chrupnęła pod zębem i uwolniła super ten swój aromat. O, no to już mnie przekonujesz do tego salcesonu coraz bardziej. Okej, okay. Mamy to i dodamy jeszcze naszej mieszanki. Wydaje mi się, że tyle będzie okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze. Odstawię to. Odstaw, proszę. Teraz tak, to wszystko musimy dokładnie wymieszać jeszcze raz. Dobra, teraz kolejnym etapem jest to, że musimy całą tą naszą masę, tą zalewę wlać do takich klasycznych foliowych woreczków i potem ten salceton się w tym fajnie zastygnie, no i będzie gotowy do zjedzenia, więc prosiłbym cię dzisiaj o to. Dzisiaj robimy to w woreczkach, a wiesz jak kiedyś salceson pakowało w co? No to salceson może... W żołądki się to robiło też, ale to nie do końca, też to było chyba, tak? Tak, też żołądek, był żołądek, jak najbardziej tak. Żołądek to można naturalnie powiedzieć we flaku. Naturalnie we flaku, wiązało go się, wlewało w żołądek, jak najbardziej tak. Ale też nie tylko w żołądek, bo można było w co jeszcze? Zaskocz mnie, nie wiem. W pęcherz. I dlatego, o kurde, nie i dlatego powiedziałem, że niezły z ciebie cwaniak, bo w niektórych częściach Polski na salceson mówią cwaniak. Dlatego właśnie, że był pakowany w pęcherz. Okej, okay, chcesz to wlewać? Tak. Zaskoczyłem go czymś. Może wlejmy w dzbanek i będzie nam łatwiej przelewać. Byłbyś dobrym, powiem ci, pomocnikiem kucharza. Proszę cię. Proszę cię, nie nadaje się do takich rzeczy. Jak ja bym miał być pomocnikiem kucharza, gdybym ja miał pracować w jakiejkolwiek kuchni, to by mnie zwolnili po pierwszym dniu. Ja bym wszystko zżarł, no po prostu tak jest. I teraz tak, kochani, patrzcie, mamy grubsze kawałki mięsa, cieńsze. I teraz jest tak, kwestia tego, jaki chcemy mieć salceson. Czy chcemy mieć więcej tak zwanej tej galaretki, czy więcej mięsa. To już jest nasza kwestia, jak nam smakuje. My zrobimy dzisiaj taki salceson, gdzie ma więcej galaretki, bo ja taki lubię, a ty spróbujesz, czy ci taki smakuje. Okej. Okay. Dobra, teraz tą zalewę
Mamy przygotowaną, tak, odstawiamy. A może wiesz co, Dominik, może weź ten jakoś tak nad tym, żebyśmy tu nie narozlewali. Boisz się, że narozwalasz? No, boję się, potem wiesz, Rafał przyjdzie albo zobaczy w odcinku i powie, kto to gotował? Dobra. Kto tu narozlewał? Okay, to trzymamy i napełniamy. Kurde, powiem ci, że idzie ci to bardzo sprawnie. Wezmę sobie łyżkę, pomogę łyżką, dobra? Będzie mi, okay. Będzie mi łatwiej. Kurczę, no. No ci rzeczywiście dobry szef kuchni, taki jak ty i średniej klasy pomocnik, taki jak ja, a salceson może być palce lizać. Dobra, gorzej. Super, poczekaj chwilkę teraz, ja sobie zrobię taki jeden myk. Okej. To już napełnimy. Dajemy gęstego. Tak. Można to pewnie też zrobić, nie wiem, za pomocą jakiegoś lejka, albo może tak. Maszynki to może nie, ale to co, wlewać tą resztę i dolewamy do tego? Tak, oczywiście. To już musisz mi pomóc, bo dobra. Ja mam ręce zajęte. Ja to, słuchajcie, ja to zrobię po swojemu. Nie martw się, nie spadnie nam chochla, nie uronie ani kawałka dobrego tutaj mięcha. Siłą wodospadu. Ale słuchajcie, wy żałujcie, nie? Że nie czujecie zapachu. Ten zapach jest naprawdę... Czosnek, kminek, to jest petarda. Prawda? Znaczy dla mnie kminek robi chyba największą robotę. Moja żona mówi zawsze, ty do wszystkiego ten kminek dodajesz. Ja potrafię, powiem ci, dodać niewiele kminku nawet do tatara. Dzięki temu ten tatar ma taki inny smak niż tatar gdzieś tam, gdzieś indziej. Także mi generalnie gra kminek z dziczyzną, wiesz? O, przepraszam, bo się tam zostawiłem. Dobra, teraz musimy to zrobić delikatnie. Kontroluj tam ten, wiesz co, żebyśmy nie przelali, nie? I dobrze, że nie jest to wrzątek, kurczę, tylko wystudzony. Dobra, wydaje mi się, że możesz się zatrzymać na chwilę. Mamy jeszcze jeden pojemniczek, więc damy radę. I teraz tak. Łapiemy, potrzebuję twojej pomocy znowu. Mam wiązać? Tak, będziesz wiązał. Okej, czy masz jakiś swój ulubiony sposób na wiązanie? Czy mam wiązać tak, jak ja kiedyś wiązałem na świniobiciu salcesony? Możesz tak wiązać. Zrobię to po swojemu. Skręcamy. I ja robię taką pętlę. Ściśle mocno. Widzicie? Patrzcie, ile tutaj tej galaretki nam wyjdzie. Oprócz tego, że są super kawałki mięska, widać czosnek, kminek, pieprz. Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz i powiedz też naszym widzom, bo nie powiedzieliśmy, jak braliśmy ten bulion stąd, czy w sensie to po gotowaniu mięsa, ten wywar, czy dawałeś czegoś, żeby to stężało, czy to jest naturalne? Tak, tak. Właśnie super, że zwróciłeś na to uwagę, bo ja zapomniałem, ale dajemy tam żelatyny. W zależności od tego, jakich używamy kawałków mięsa, czy jest to bardziej tłuste, czy nie, czy gotujemy na nóżkach, ale jak nie używamy nóżek, to dajemy trochę więcej tej żelatyny. Okay. Generalnie musimy to zagęścić, bo siłą rzeczy to by się po prostu rozpadało podczas krojenia. Okej. Okay. Ja robię to zawsze tak robiłem, jak było świniobicie u moich rodziców, czy świniobicie u mojej babci, to zawsze wiązałem takie rzeczy i u nas na przykład, jak już był zrobiony taki prawdziwy salceson, czyli w żołądku albo w popularnym cwaniaku, odkładaliśmy go na deskę, na kamienną podłogę, i przyciskaliśmy drugą taką właśnie deską i kamieniem po to, żeby on, bo jednak żołądek jest, ma inny kształt, żeby on był płaski. Wtedy po ukrojeniu takiego salcesonu on miał taki kawałek ładny i można było ukroić na przykład taki gruby, prawie jak alastek i położyć na talerz. Dobra, robię sobie smaka na ten salceson. Dobra, czyli tak, mamy większy. Zrobimy jeszcze mniejszy, bo zostało nam trochę tej zalewy. No dawaj, pewnie, że tak. Większy zjemy, a mniejszy zabiorę do domu. Bo my od ciebie jedziemy jeszcze w górę na Podhale, więc na pewno chłopakom na Podhale zabierzemy salceson. No, pod jednym warunkiem, że wyjdzie tak dobry, jak o nim mówiłeś razem z Rafałem. Na pewno wyjdzie taki dobry. Ach, tam wiesz, z tym na pewno to jest różnie, nie? Czasami masz pewność, że jedziesz gdzieś do jakiejś restauracji i okazuje się, że jest na pewno dobrze, a później mieliśmy takie zdarzenie, jak byliśmy na targach w Krakowie, powiem ci. Poszliśmy do steakhouse'u na steki i jednak okazało się, że nie było tak dobrze. Nie było tak do końca super elegancko. Nie będę wymieniał nazwy tego miejsca, bo nie chcę robić jakiejś tam kryptoreklamy i mówić, że
Ale tak czasami jest, nie? Że trafiasz na coś, co wszyscy mówią, że jest ok, a tak tu rzeczywiście nie do końca było, no ale... To tutaj jak padę swoją głowę, że to będzie zajebiste. Ech, powiem ci, jak to klasyk powiedział, znałem takiego człowieka, który powiedział, że dałbym za niego rękę odciąć i nie miałbym teraz ręki, więc głową nie warto tego robić. Ale wierzę ci, powiem ci tak... Ten wyszedł taki więcej. Nie znałem cię wcześniej, ale z historii, jakie mi opowiadał na polowaniu twój tata, czyli popularnie mówiąc dziad borowy, i mówi, przyjedźcie tylko do nas, to zobaczycie, co robi Dominik. Ja mówię, dobra, Rafał, mówię, tak nie za bardzo chciałem wierzyć, że tak młody człowiek potrafi robić takie rzeczy, ale jak rzeczywiście, jak przyjechaliśmy i to, co nam przyrządziłeś, to jeżeli z tym salcesonem wyjdzie tak samo, poczekaj, bo nie widzę, to rzeczywiście Rafał nie ściemniał, nie? Dobra. Okej. Okay. Zaciągnij, super. I teraz tak, ten salcesonik musimy pogotować. Mhm. Wrzątek, godzinka, wyjmujemy, wieszamy, żeby to wszystko nam się fajnie obciągnęło, żeby potem tak. Ten kształt był taki okrągły i jest gotowy do zjedzenia. Temperatura... W jakiej gotujesz? 100 stopni, musi wrzeć woda. Musi wrzeć mały woda. Mały ognik. Tak? Ja to zawsze robię tak, że zagotowuję wodę do wrzątku, wrzucam salceson, przykrywam pokrywką i na takim minimalnym ogniu to sobie tam tak pyrka. Mhm. Możemy być spokojnie, pewnie to się nic nie rozwali, nic się tam, woda się nie dostanie, jak jest szczelnie zamknięte. Więc... Zadam ci pytanie. Po wrzuceniu salcesonu do garka, jak zaczynasz go gotować, on opadnie na dno. Tak. Czy zaczyna po kilku minutach zaczyna się unosić, czy nie? To wszystko zależy, jak zrobimy, jak ściaśnimy to, bo widzisz, tutaj się pojawiają pęcherzyki powietrza. Trzeba wszystko zrobić tak, żeby tego powietrza było jak najmniej. Mhm. Wtedy on będzie sobie pływał na dole, a u góry będzie woda. Także, okay. Ale generalnie nie ma też takiej zasady, że jak on wypłynie do góry, to on musi być zanurzony, ponieważ ta temperatura w tym garnku jest cały czas taka sama i on tam 90% jego jest i tak zanurzone, więc on tam się tak super zrobi. Że dobra, gotujmy go, bo mi już zaczyna pomału tutaj ślinka lecieć, mimo tego, że jestem obżarty. Nie? Dobra, to ja zabieram go do kuchni i tam go wrzucę do gara. I już za chwilę jesteśmy z gotowym salcesonem i próbujemy. No, dzieje się, już widzę na tym stole. Chwilę cię nie było, ale widzisz, coraz fajniej. W międzyczasie, jak się robił nasz salcesonik, zdążył sobie wystygnąć, przygotowałem coś ekstra dla ciebie, a mianowicie pastrami z jelenia. Rozwiń temat. Przybliż naszym widzom pastrami. Pastrami ogólnie to jest sposób przygotowania mięsa, konserwacji jego, peklowania. Jest to dość długi proces, bo potrzebuje tam około 2 tygodni, nieraz trochę więcej. Wszystko zależy, jakie mięso i jaka grubość tego kawałka mięsa. Mhm. Pekluję je wcześniej. Później mam swoją mieszankę przypraw zrobioną. Nie zdradzaj jej. Znaczy, no nie zdradzę. Ja nie jestem taki, żeby się nie dzielić z ludźmi, ale jest tutaj czosnek, przyprawy orientalne. Wszystko kwestia, co kto lubi. Jak stworzycie sami przyprawę, poczytacie w internecie o pastrami, o tym, jakie są charakterystyczne przyprawy do tego i też stworzycie swoją super przyprawę, która na pewno będzie wam smakować. Więc ja już przełykam ślinę, bo to mi pachnie, to jest jeszcze ciepło. Chodzi o to, żeby stworzyć coś unikatowego, coś, co nie mają inni, ale coś też jest smaczne. Okay. Ale nie napalaj się tak, spokojnie. Zaczniemy od salcesonu. Dominik, dawaj. Dobra, ja ukroję kawałek salcesonu. Widzicie, jak się to super związało. Mhm. Przekroimy na pół. Pokażemy, jaki jest w środku. No. Naturalny. Mięsko, galaretka, ekstra. Okej. Okay. Nacinamy delikatnie tą folijkę i ona ekstra schodzi w koło. Taka osłonka. Taka osłonka, tak. I kroimy nasze kawałeczki, a ty w międzyczasie możesz wybrać, który chlebek ci najbardziej odpowiada i ukroić jakąś kromkę, na której zaprezentujemy nasz salceson. Nie, Dominik. Nie chcesz? Powiem ci tylko tyle. Jest tak dobry, że chcesz go spróbować sam. Zaraz, zanim ty go będziesz prezentował, to ja chcę go spróbować sauté. A nie z chlebem i innymi rzeczami. Mogę? Tak, jasne. Tak go chwaliłeś, tak chwalił go dziad borowy, czyli twój tata. Powiem jedną rzecz. Ja spróbuję za chwilę, ale teraz na nożu podam komuś, kto tam też za kamerą stoi i już nie może się doczekać. Więc
Na pewno. No dobra, ty próbuję. Wiesz jak to smakuje. Jak? Czujesz klinek? Jeszcze nie wiem. Chyba mu smakuje. Masz od razu cały kopal. Słuchajcie, powiem wam tylko tyle. Jadłem różnego rodzaju salcesony. Robiłem je z moją babcią. Robiłem je z moim tatą. Robiłem salceson z rzeźnikami, którzy przychodzili, bo kiedyś na wsi popularne było świniobicie. Tak. I robiliśmy takie salcesony. I one były też dobre. Ale ten jest obłędny. Powiem wam tylko tyle. Ja chcę przepis od tego człowieka, bo to nie ma żartów. Dominik Mucha. To naprawdę nie ma żartów. Ten salceson tu powinien mieć jakiś taki napis, nie? Handmade Dominik Mucha. Stary, to przestań jest... Przestań, bo się zaczerwienię. Stary, ale to jest tak dobre. Naprawdę to jest dobre. To jest mega dobre. Jakby to nie było dobre, to bym cię nie uraczył czymś tak dobrym. Dziadzie Borowy, bo ciebie tutaj nie ma. Bo cię Dominik... jest pycha. Twój syn ma naprawdę mega talent w rękach i w smaku. Poczekaj z komplementami, bo mam jeszcze pastrami, którego nie próbowałem. Ale licho z tym twoim pastrami. Zostaw mi ten salceson i rób sobie tam, co chcesz z tym pastrami. To ja odłożę dla ciebie tutaj salcesonik. Ja się przeprowadzę do tego Miechowa. Naprawdę. Mają swoje piwo lokalne, miechowskie. Salceson. Pycha żarcie na restauracji. Co więcej potrzeba? Mają tereny, gdzie można polować. Dwóch myśliwych. Weźcie mnie tutaj, nie wiem, do siebie na dłużej, nie? Pali licho, znowu dietę tak trafił. Dobra, a teraz pozwól, że ja coś przygotuję dla ciebie. Już nie wspólnie, tylko sam, okej? Okay? A ty się zajadaj tym salcesonem. Dobra, teraz przygotujemy pastrami kanapkę z lokalnym chlebkiem, pastrami z jelenia. Tu akurat jest kawałek takiej soczystej szynki, którą wcześniej zamarynowałem, potem uwędziłem i mam nadzieję, że Piotrek równie będzie tak samo zachwycony pastrami jak salcesony. A więc do dzieła. Kroimy w dość małe kawałki. Zobaczcie, jakie to mięso jest soczyste. Mięciutkie. Postaram się być tak fajny jak Piotrek i też dam kawałek gorącego pastrami. Poczekaj, ja też tu jestem z drugiej strony, a salcesonik już zjedzony, dawaj kawałek. O, ciepłe! I jak? Kolejmy w takie różne kawałki, cieńszy, grubszy, kwestia gustu po prostu, jak nam smakuje. I ważne, żeby to mięso było gorące. Ok, mamy pokrojone nasze mięsko, odłożymy je na bok, a teraz weźmiemy chlebuś i też kroimy dwie kanapki. Ten chleb jest tak świeży, tak chrupiący, że nie ma potrzeby, żeby go przypiekać, ale możecie zrobić to w domu na zwykłej patelni, odrobina masełka. Stostować chlebek, czy w piekarniku, też będzie ekstra. Taką kromeczkę smarujemy musztardą. Nie żałujemy. Okay. Teraz odrobina zieleninki. W tym przypadku to jest to rukola. Następnie to, co najlepsze, czyli nasze pastrami z jelenia. Masakra, ten kolor jest obłędny. Na to wszystko idzie serek ricotta. Wszystkie składniki muszą być
dobrane tak, żeby smak pastrami był wyczuwalny, bo to o to właśnie w tym wszystkim chodzi, że chleb, dodatki, musztarda są po to tylko, żeby podkreślić smak pastrami. Nie możemy dać też wszystkiego za dużo, żeby nie zdominować tego smaku. Damy do tego też konfiturę z czerwonej cebuli, którą sam robię. Jest to czatnej, odrobinkę. Ona jest lekko słodko-kwaskowo pikantna i też podkreśli smak naszego pastrami. Góra, musztardka. Wszystko składamy. Zobaczcie, jak to wygląda. Obłęd. Lekko dociskamy. Odkładamy na talerz. I coś jeszcze do dekoracji. Mianowicie ogóreczek kiszony. Piotrek, chodź, spróbujesz. Ocenisz, co ja tutaj zmajstrowałem. W ogóle, co sądzisz o pastrami, jak próbowałeś? Jak to ci smakowało? Dobra, powiem ci tak. Nie wiem, jakich tak użyłeś przypraw, ale mięso jako mięso jest pyszne. Po pierwsze ciepłe. Czuję się tak, jakbym sam coś wędził i wyciągnął z wędzarni. Jelenina jest mięsem przepysznym dla mnie, dla myśliwego. Jest jednym z bardziej szlachetnych mięs, więc produkt jest perfekcyjny. Powiem tylko tyle, ta kanapka, nazwę to kanapką. Ja nie jestem w stanie tego zjeść. To jest danie dla nas tutaj, nie wiem, trzech, czterech po kawałku możemy to kroić, bo zrobiłeś tutaj ucztę jak dla króla. Powiem tak, spróbujmy to przekroić. Przekroić, tak. Mhm. Elegancko, ogórek fajnie. Rzeczywiście ten chleb chrupie, nie? Mimo tego, że jest świeżutki. Pięknie. Zjesz połówkę? Nie. Daj nóż. Szefie, jak ja bym miał zjeść takie ilości... Wow. Dobra, słuchajcie, wy wiecie, że gdzie dobre żarcie, tam ja. Jak? Ja tylko pokażę jeszcze naszym widzom, patrzcie, jak to wygląda od środka. Stary, ja się nie dziwię, że twój ojciec powiedział, że jesteś najlepszym szefem kuchni, jakiego on zna. Bo to prawda. Rafale, kolejny raz mówię, naprawdę nie kłamałeś. Tu u ciebie jest wszystko pyszne. Dobra, Dominik, jak chcesz, to pogadaj jeszcze z naszymi widzami. Poreklamuj się tam, powiedz, jaki jesteś super. Ja będę jadł, nie? Ale tak poważnie. Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Krakowie, jak to mówią Krakusy, w Krakowie, nie ma sensu jechać na Kazimierz, bo tam są tłumy różnych turystów i nie zawsze dobrze zjecie. Chyba, że zapiekankę. Kawałek dalej, Miechów, restauracja Kojot. Ojciec, syn, to co robią, jest obłędne. Nie zastanawiajcie się, te 30 kilka kilometrów tymi drogami, które teraz są. Wsiadajcie, przyjeżdżajcie. Zapraszamy. Dominiku, stary, jesteś młodym człowiekiem, ale to co robisz... Super, było mi bardzo miło. Klękajcie narody, naprawdę to jest przepyszne. Było mi bardzo miło ugościć was, żebyście spróbowali. To, co ja przygotowałem, to nad czym pracuję właśnie od dłuższego czasu, żeby to było smaczne i osoby, które się znają przede wszystkim, tak jak wy, że po prostu to smakuje. No tam sobie gadaj, nie? Chciałem dodać jeszcze tylko, że te wszystkie rzeczy, które są tutaj u nas z dziczyzny teraz, które tutaj przygotowywaliśmy, można zamówić u nas wcześniej, zadzwonić po prostu, jeżeli ktoś chce na jakiś event, czy domówkę, czy poczęstunek po polowaniu, można jak najbardziej zamówić, a skosztować w karcie. Mamy pastrami dostępne z wołowe, klasyczne pastrami wołowe, które też jest zarąbiste, ale tutaj mamy pastrami z jelenia, bo chciałem przygotować coś innego, coś dla myśliwego. Tak fajnego jak Piotrek. I chyba trafiłem. Jak myślicie? Trafił? Przepraszam. Kończ to, mój najlepszy operatorze na świecie. Wyłącz te kamery. I chodź jedź. O. O wilku mowa,
A chłopaki tu. Dziadzie Borowy. Tak. Powiem ci już tak oficjalnie, poza kamerami, jak nas nie nagrywają. Ten twój syn to skarb. Ty Stefan, weź se ukroj kawałek, spróbuj, chyba że ja ci ukroję. Będzie prosić o... Tak, jasne. Ewentualnie. Nie wiem, jak ty go wyuczyłeś na takiego świetnego szefa, ale jest zrebisty. Ja mu tylko wskazałem drogę. On wskazał mu drogę. Spróbujcie. Też mogę? Piotrek, pozwolimy mu? Chyba może, nie? Mhm. Nie, ale ja będę sztucznie, bo ja będę mówił, że mi smakuje, bo tak by wypadało. To wiesz, nie, ja tego nie będę. Jedz, nie gadaj. Nie lansuj się. Jedz. Chcesz gryza? Co ci tam się zacięło? Tak kaszlasz. Już jestem po korek, już zapchany, tak. I to te chyba... duże porcje są niemożliwe. Tak i to słuchajcie, chyba najlepsza recenzja. Najedli się, napili się, porozmawiali o łowiectwie, a jeszcze salceson mamy na drogę. Słuchajcie, ale już tak całkiem poważnie. Rzadko się zdarza, że odwiedzamy restauracje myśliwych. A myślę, że to pora, bo o tych myśliwych z restauracjami jest coraz więcej. My dziś byliśmy w Miechowie. Miechów to miejscowość jakieś 30 km od Krakowa w stronę Kielc. Niech naszą recenzją będzie to. Przyjeżdżajcie do Kojota, bo naprawdę warto. Jest pysznie, jest fajnie. A właściciel frytki. Jest... Sałatka też. Wszystko było dobre, nie? Słuchajcie, wszystko było dobre. A to, co robi szef kuchni, salceson, pastrami, to są naprawdę rzeczy, o których trzeba mówić, bo każdy z nas ma różne smaki, ale te smaki tu są też tradycyjne. My lecimy na Podhale, Miechów żegna nas nie tylko dobrą restauracją i dobrym jedzeniem, ale też dobrym Słowem Bożym. Dobrym Słowem Bożym, bo tutaj, tak jak słyszycie, obok w kościele trwa msza. Więc dasz bur i szczęść Boże. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Dasz bur.